Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Lud Boży w Starym Testamencie. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 30 października 1991 roku. Sobór Watykański II przytacza tekst św. Cypriana, który rozważaliśmy w poprzedniej katechezie. Cały Kościół okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak powiedzieliśmy w powyższych słowach, Sobór naucza, iż Kościół jest nade wszystko tajemnicą zakorzenioną w Bogu Trójcy. Pierwszym i podstawowym wymiarem tej tajemnicy jest wymiar trinitarny. W relacji do trójcy, odwiecznego źródła z którego bierze swój początek, Kościół okazuje się jako lud. Jest więc ludem Bożym. Temu tematowi pragniemy poświęcić tę i następne katechezy, przyjmując jako nić przewodnią nauczanie soboru, inspirowane w pełni przez Pismo Święte. Sobór stwierdza, że podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu służył. Ten boży zamysł zaczął się ujawniać już w historii Abrahama, w słowach skierowanych do niego przez Boga. Pan rzekł do Abrahama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, do kraju, który ci ukaże nie, bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił. Obietnica ta została następnie potwierdzona przemierzem i uroczyście sformułowana po ofierze Izaaka. Abraham, odpowiadając na żądanie Boga, gotów był złożyć mu jedynego syna, którego Pan dał jemu i jego żonie Sarze w późnych latach życia. Bóg jednak chciał tylko wystawić na próbę jego wiarę. W ofierze tej Izaak nie umarł, lecz pozostał przy życiu. Abraham jednak w swym sercu zgodził się na ofiarę i dzięki tej ofierze serca, będącej dowodem niezwykłej wiary, Bóg obiecał mu niezliczone potomstwo. Przysięgam na siebie, wyrocznie Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś Syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Ta obietnica miała się wypełnić w różnych etapach. Abraham został bowiem przeznaczony, by stać się ojcem wszystkich wierzących. Pierwszy etap urzeczywistnił się w Egipcie, gdzie synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. Ród Abrahama stał się ludem synów Izraela. Przeżywali oni jednak upokarzające doświadczenie niewoli. Wierny swemu przymierzu, zawartemu z Abrahamem, Bóg powołał Mojżesza i rzekł mu: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego. Stąpiłem, aby go wyrwać. Idź przeto teraz, wyprowadź mój lud z Egiptu. Tak więc Bóg powołał Mojżesza, ażeby wyprowadził ten lud z Egiptu. Mojżesz był jednak tylko wykonawcą planu Boga samego. Narzędziem jego mocy, ponieważ według Pisma Świętego Bóg sam wyprowadza z niewoli egipskiej Izraela. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu, czytamy w księdze proroka Ozeasza. Jest więc Izrael ludem Bożego Wybrania. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie w Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody. Gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan was umiłował, i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Nie jakieś ludzkie właściwości Izraela stanowią o tym, że jest On Ludem Bożym, ale sama tylko Boża inicjatywa. Boża inicjatywa, ów suwerenny wybór Jachwe przybiera postać przymierza. Tak było już w stosunku do Abrahama. Tak dzieje się po uwolnieniu Izraela z niewoli egipskiej. Pośrednikiem tego przymierza u stóp góry syna jest Mojżesz. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa pana. Nazajutrz wcześniej rano zbudował ołtarz stop góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem złożono ofiarę całopalną i Mojżesz skropił ołtarz krwią ofiarną. Z kolei wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi, odbierając raz jeszcze od zgromadzonych zapewnienie posłuszeństwa słowom Boga. Na koniec tą samą krwią ofiarną pokropił lud. W Księdze Powtórzonego Prawa wyjaśnione zostaje znaczenie tego wydarzenia. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla Ciebie Bogiem. O ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność. Przymierze z Bogiem jest dla Izraela szczególnym wywyższeniem. Staje się on w ten sposób ludem świętym dla Pana, Boga swego. Oznacza to szczególną przynależność do Boga. Co więcej, należy mówić o przynależności wzajemnej. A będę Wam Bogiem, Wy zaś będziecie mi narodem. Takie jest Boże rozporządzenie. Bóg sam wiąże się z tym przymierzem. Wszystkie niewierności ze strony ludu, jakie następowały na poszczególnych etapach jego dziejów, nie naruszyły wierności przymierzu ze strony Boga. W pewnym sensie można powiedzieć, że torują one drogę do Przymierza Nowego, zapowiedzianego w księdze proroka Jeremiasza Przymierze, jakie zawrze z domem Izraela po tych dniach, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. W mocy Bożej inicjatywy Przymierza lud staje się ludem Bożym, a jako Boży jest święty, czyli poświęcony Bogu i Jahwe. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym panu Bogu Twojemu. Tym poświęceniem tłumaczą się inne jeszcze słowa z księgi Wejścia. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. A chociaż w ciągu swych dziejów lud ten popełnia wiele grzechów, nie przestaje być ludem Boga. Dlatego powołując się na wierność Jahwe dla swego przymierza, Mojżesz zwraca się do niego z taką przejmującą prośbą: Nie zatracaj ludu swego. Własności swojej, jak czytamy w Księdze, powtórzonego prawa. Bóg też nie przestaje się zwracać do wybranego ludu ze swym słowem, przemawia do niego wielokrotnie przez proroków. Przykazaniem naczelnym pozostaje zawsze przykazanie miłości Boga, nade wszystko: Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Z tym przykazaniem związane jest przykazanie miłości bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Z tekstów biblijnych wyłania się jeszcze jeden element. Bóg, który zawarł przymierze z Izraelem, chce być obecny pośród swego ludu. Obecny w sposób szczególny. Obecność ta wyraża się w czasie wędrówki po pustyni, poprzez namiot spotkania. Potem wyrazi się poprzez świątynię, jaką zbuduje w Jerozolimie król Salomon. O namiocie spotkania czytamy w księdze wyjścia. Ile razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, Stępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Dar takiej obecności był szczególnym znakiem Bożego Wybrania które objawiało się w symbolicznych formach oraz znakach zawierających wizję przyszłości, przymierze Boga ze swym nowym ludem w Kościele.